Witam Państwa bardzo serdecznie. Karolina Czereda, czas rozpocząć wiadomości regionalne. W wiadomościach dzisiaj Beata Szydło w Żarach. Podziękowali najaktywniejszym strażakom. McDonald's w Żarach. Zbierają głosy na remont targowiska. Produkujemy coraz więcej śmieci. Kino letnie na żarskim rynku i Dzień Przyjaźni. Na żarskim rynku było dziś głośno i tłumnie, a wszystko to za sprawą Beaty Szydło, wiceprzewodniczącej Prawa i Sprawiedliwości. Witam Żary jeszcze raz, witam wszystkich Państwa. Proszę pozdrowić Waszych sąsiadów, rodziny, wszystkich tych, którzy dzisiaj nie mogli tutaj przyjść. Proszę pozdrowić ode mnie bardzo serdecznie. Dziś Żary odwiedziła Beata Szydło, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera. Ja przyjeżdżam, żeby poprosić Państwa o zaufanie. O to, żebyście Państwo przyjęli moją ofertę i ten program, który Państwu proponuję. To Wy będziecie decydowali o tym, jakie będą dalsze losy naszej ojczyzny. To Wy dokonacie tego wyboru. To Wy wskażecie tych, którzy będą rządzili. Wiceprezes PiS-u zapewniała mieszkańców Żar, że nie może zapomnieć o sprawach zwykłych obywateli i że każdy ma prawo do równego traktowania. W Polsce nie słucha się ludzi, takich zwykłych ludzi, zwykłych Polaków, którzy mają bardzo często nawet nie, problemy, których nikt nie chce im pomóc rozwiązać. I w wielu miejscach słyszę, że Polacy czują się pozostawieni sami sobie. Że nie ma ich kto wysłuchać, że nie ma kto im pomóc w urzędzie, że instytucje się od nich odwracają. To jest ogromny problem. Ale drugim problemem niezwykle ważnym to jest też to, że zostaliśmy bardzo podzieleni. Na tych, którym dobrze się żyje. Na tym, którzy potrafili sobie poradzić. I na tych, którzy dzisiaj niestety nie mają szansy i perspektywy na rozwój. Nie mają szansy i perspektywy o myśleniu o swojej przyszłości tutaj w Polsce. W swoim przemówieniu Beata Szydło podkreślała, że wszyscy mają mieć taką samą szansę na rozwój i godne życie. Jesteśmy dumni, że rozwijają się duże miasta. To jest nasza chluba. Ale jednocześnie nie może to być tak, że rozwijają się duże miasta, a Polska powiatowa znika. Bo nikt nie zamknie tej Polski powiatowej i nie powie, wy już się nie liczycie. Nie. Wszyscy mają mieć taką samą szansę na rozwój. I trzeba zrobić wszystko. I trzeba tak gospodarzyć, tak gospodarować i tak dbać o grosz publiczny, żeby starczyło dla wszystkich. Beata Szydło odwiedziła Żary na zaproszenie żarskich działaczy Prawa i Sprawiedliwości oraz dzięki profesorowi Jackowi Kurzępie. To nie było łatwe, jednak Żary są miastem dość, że tak powiem, znanym w kraju i dzięki profesorowi Kurzępie, który jest naszym takim stałym sympatykiem, często u nas bywa, nawet dzisiaj też będzie, no w jakiś jemu znanymi sposobami potrafił tą sprawę załatwić. Myślę, że jest to dla miasta no, sprawa ważna. Spotkać się z panią Szydło, porozmawiać, bo to jest spotkanie z naszymi Żaranami. Na dłuższy materiał z wizyty Beaty Szydło w Żarach zapraszamy Państwa już jutro, tuż po wiadomościach regionalnych. Ze skutkami wichury walczyli cały tydzień. Wyjeżdżali do ponad 200 zdarzeń, głównie do powalonych przez wiatr drzew i pozrywanych dachów. Dziś zostali za to nagrodzeni. Mowa oczywiście o żarskich strażakach. Dziś strażacy, którzy najbardziej zaangażowali się w usuwanie skutków wichury, która nawiedziła Żary 19 lipca, zostali nagrodzeni. W dniu dzisiejszym odbywa się uroczystość podziękowania strażakom, którzy najbardziej zaangażowali się w likwidację skutków wichury, która przeszła nad powiatem żarskim w dniu 19 lipca. Także dzisiaj komendant powiatowy, starosta powiatu żarskiego, pani burmistrz miasta Żary podziękują strażakom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z miasta Żary za zaangażowanie w usuwanie skutków wichury.
Nagrody otrzymało ponad 20 strażaków, którzy w dniach 19 i 20 lipca pełnili służbę i 5 strażaków ochotników z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach. Druhowie Piotr Kurzawski i Bartosz Kopała w Kunickiej Straży służą od 5 lat. Powiedzcie, jak wspominacie tę akcję? No, była to na pewno ciężka praca, pomagaliśmy ludziom, no, zerwane dachy, dużo złamanych drzew, no, ciężka praca przede wszystkim i pomoc innym. Jak ty wspominasz? Tak, jak Piotrek mówi, przede wszystkim dużo pracy, ciężko było naprawdę, czasu nawet na przerwę nie mieliśmy, dopiero wieczorem mogliśmy coś zjeść i tak cały czas od wyjazdu do wyjazdu bez przerwy. Była to moja pierwsza, jako komendanta powiatowego, na taką skalę przeprowadzona akcja, jeśli chodzi o pomoc tutaj dla mieszkańców miasta i okolic. Jak mówiłem wcześniej tutaj w trakcie tego swojego wystąpienia, obserwując strażaków w tych właśnie najtrudniejszych momentach, najtrudniejszych chwilach, jestem pełen podziwu dla ich pracy, dla tego zaangażowania i przede wszystkim dla tego profesjonalizmu, jakim oni się po prostu wykazali. Relacja z tej uroczystości tylko u nas, już w najbliższą sobotę, 1 sierpnia. Zapraszamy. Wszystko wskazuje na to, że restauracja McDonald's powstanie w Żarach, niedaleko Lidla. Znamy już pewną lokalizację McDonalda w Żarach. Popularna restauracja powstanie przy ulicy Stanisława Moniuszki w okolicach Lidla i stacji paliw. Lokalizacja jest idealna, bliskość obwodnicy ułatwi zjazd podróżnym. Myślę, że to jest dobra lokalizacja dla wszystkich mieszkańców i to, że w Żarach będzie tego typu obiekt, przede wszystkim ma on służyć i mają z niego korzystać mieszkańcy. W Polsce jest 358 restauracji należących do sieci McDonald's. Powstały w 150 miastach, zatrudniają ponad 17 tysięcy pracowników. Kiedy ruszy budowa w Żarach? Tego jeszcze nie wiadomo. Powiat najpierw musi wydać pozwolenie na budowę, a o to inwestor jeszcze nie wnioskował. Nowa restauracja to szansa na zatrudnienie około 50 osób. Jest szansa, że część niewyremontowanej nawierzchni targowiska przy ulicy Lotników w Żarach zostanie naprawiona. Targowiskiem zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. ZGM chce namówić sprzedawców, ale również kupujących, by zagłosowali na te inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego. Ten teren jest rzeczywiście najtrudniejszy w tej chwili na targowisku. On jest często zalewany tutaj po opadach deszczu, więc chcemy uregulować zarówno infrastrukturę tą nawierzchniową, jak również odprowadzenie wód gruntowych. Projekt przebudowy jest już gotowy. Szacunkowy koszt tej inwestycji to 240 tysięcy złotych. Tu ta część targowiska jest najwięcej zalewana. Tu jest, jak Państwo widzicie, dużo tłuszczu nawożonego. Koledzy nam przywożą dachówki czyste, bo po prostu to wszystko siada. Jeżeli ta woda spływa z terenu tam z płyty, to jest wszystko zalane tutaj wodą. I tutaj po prostu trzeba zrobić jak najpilniej odwodnienie. To jest ta sprawa. No nie zwłaszcza, bo przyjeżdżają, ludzie mają do nas pretensje, bo nie chcą płacić opłat targowych i po prostu i buntują się trochę, no nie z tym wszystkim. Gdzie można oddać głos na remont nawierzchni targowiska? W biurze targowiska tutaj na Lotników u pana Andrzeja Kolendy można składać podpisy i jak gdyby poparcia popierającą tą inicjatywę. Głosy na te inwestycje oddawać można również na wnioskach dostępnych w ratuszu lub na stronie www.bib.zary.pl. Wypełnione wnioski należy wrzucać do urn umieszczonych przy wejściach do Urzędu Miejskiego. Głosować można do końca sierpnia. Miasto o 300 tysięcy złotych zwiększyło wydatki w budżecie na wywóz śmieci. Czy w związku z tym grożą nam podwyżki? Póki co tak się nie stanie. Tym razem ratusz znalazł środki rezerwowe. Wzrost produkcji śmieci to głównie większa ilość śmieci niesegregowanych. Mieszkańcy Żar deklarowali segregację, w praktyce jednak nie wszyscy segregują. Plastik nie zawsze trafia do pojemnika na plastik, a wyegzekwować to trudno, zwłaszcza na osiedlach, na których trudno znaleźć winowajcę. W konsekwencji miasto zamiast zarobić na sprzedaży segregowanych odpadów, dopłaca za odbiór tych niesegregowanych. Pozostaje mieć nadzieję, że społeczeństwo w końcu nabierze właściwych nawyków. W przeciwnym razie od przyszłego roku czeka nas podwyżka.
Bolek i Lolek, Seksmisja, Porwanie Baltazara Gąbki, Miś, Reksio i Killer to tytuły bajek i filmów, które oglądać będzie można pod gołym niebem. W Żarach rusza kino letnie na żarskim rynku. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się zorganizować podczas wakacji kino letnie i tak przez 3 kolejne piątki zapraszamy serdecznie mieszkańców na naszego miasta. Podzieliliśmy to na 2 etapy, czyli pierwszy będą bajki dla dzieci, polskie bajki oczywiście, a następnie polskie komedie. Pierwsze projekcje w ramach kina letniego już jutro. Zaczynamy o 20:30, troszeczkę późno, ale związane jest to z możliwością projekcji tych filmów, ponieważ musi być troszeczkę już szaro, ciemno, aby móc cieszyć się kinem letnim na powietrzu. Wszystko tu w Żarskim Rynku. Wszystko na północnej części rynku koło fontanny. Będą przygotowane dla mieszkańców miejsca do siedzenia, ławki, fotele, również leżaki, które zakupiliśmy na tą okazję. Jeśli pogoda nie dopisze, bajki i filmy puszczane będą w sali konferencyjnej Żarskiego Ratusza. 30 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. To jedno z najbardziej przyjemnych świąt w kalendarzu. Dziś możemy podziękować swoim przyjaciołom za to, że są przy nas, że nas wspierają i pomagają. A co o przyjaźni mówią mieszkańcy Żar? Przyjaciel powinien być taki, na którego zawsze można liczyć, bez względu na to, jaka jest sytuacja. To jest ktoś, kto musi być. Łatwo o przyjaciela w dzisiejszych czasach? Nie. Łatwo jest go stracić, ale zyskać jest trudno. I dlatego trzeba tę przyjaźń pielęgnować. No nie z każdym można. Nieraz jest tak, że przyjaźń jest, jest fajnie, jeden drobiażdżek, dziękuję, już jej nie ma. Wtedy to nie była przyjaźń. Mhm. A jest taka osoba, której chciałaby pani dzisiaj na przykład złożyć życzenia w związku z tym, że jest Dzień Przyjaźni? Oczywiście, mojej przyjaciółce Joli, która nie wiem z jakiego powodu przestała być moją przyjaciółką, ale jej życzę wszystkiego najlepszego. No, ale przyjaciół się ma mało w sumie. A na całe życie, jak już trafi się? A to wtedy tak. To można powiedzieć, że to jest dwuznaczne. Przyjaciel i ktoś bardzo bliski. Wtedy. Co zrobić, żeby utrzymać przy sobie przyjaciela, żeby go nie stracić? Trzeba pielęgnować ten przyjaciel. Mi się wydaje, że jest szczerość ważna i w danej chwili taką pomoc, nie tylko materialną. Wsparcie, to jest najważniejsze. A przyjaźń, jak wiadomo, jest... taka wychodzi później w trudnych chwilach, że jest fałszywa, że był przyjaciel, ale w tej chwili się odwrócił tej, której potrzebowaliśmy najbardziej. Nie? Czy łatwiej o te przyjaźni, gdy jest się w szkole podstawowej, średniej, czy gdy jest się starszy? No raczej chyba szkolne przyjaźni, tak mi się wydaje. Czy łatwo dzisiaj się wydarzyć? No chyba tak, bo ja mam bardzo dużo przyjaciół. Po prostu kocham ludzi i naprawdę trzeba umieć zrozumieć drugiego człowieka, co... A po co nam przyjaźń? Po co nam przyjaźń? Bo łatwiej się żyje. Uśmiechajmy się do wspaniałych ludzi, bo oni naprawdę są wspaniali. Ja życzę wszystkim ludziom takich trwałych przyjaźni, wspaniałych, żeby ludzie potrafili, jak tu powiedzieć, tą przyjaźń pielęgnować, bo to jest najważniejsze. Promień przegrał kolejny mecz kontrolny. Tym razem czwartoligowcy ulegli u siebie występującej w klasie okręgowej drużynie TES Przylep 1-2. Honorową bramkę dla naszego zespołu zdobył Łukasz Czyżyk. O ile wyniki na tym etapie przygotowań nie są najważniejsze, to styl gry musi już martwić. Również wąska kadra zespołu jest sporym problemem dla trenera Artura Sobczyka. Widać, jest jeszcze okres letni, w zespole panuje i no, sytuacja w klubie jest taka, jaka jest. Na to wychodzi, że będziemy grać tym, co jest. Tak to po prostu określę, bo ja nie będę tutaj czarował, że sytuacja no jest dramatyczna na dzień dzisiejszy i pomocy z zewnątrz nie ma też jakiejś takiej konkretnej, żeby gdzieś się wesprzeć. Zawodnicy, którzy chcieliby tu przyjść, nie będę ukrywał, mówią, że no nie pasuje im ta atmosfera na trybunach, która tutaj panuje w Żarach. I to nie ukrywajmy, bo u nas jakby się nie grało, to zawsze jest niezadowolenie. Natomiast
ci, którzy mogliby się dogadać, no padają takie horrendalne kwoty, że nie wiem, zawodnikom się poprzewracało chyba w głowach, tylko że chcieliby z piłki żyć. Będą ci chłopcy grali, którzy będą chcieli przychodzić na treningi i będą chcieli grać, bo to jest podstawa, tak? Stać nas na to, co mamy na dzień dzisiejszy w klubie i nic innego po prostu nie wymyślimy. No. Przed piłkarzami Promienia kolejny, tym razem poważny sprawdzian, bo w sobotę w Rzepinie zmierzą się z trzecioligową Ilanką. Witam widzę w telewizji regionalnej. Jutro za chmur wyjrzy zdecydowanie więcej słońca jak dziś. Zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Dzień dobry, nazywam się Przemysław Ludwik. Piątek zapowiada się pogodny. W Żarach, Szprotawie i Gubinie termometry wskażą do 21 stopni Celsjusza. Niebo będzie słoneczne, ale miejscami może się zachmurzyć. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Wiatr zachodni w porywach osiągnie do 21 km na godzinę. W piątek 31 lipca imieniny obchodzą Helena i Ignacy. Z tej okazji życzymy im wszystkiego najlepszego. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Andrzej i Jacqueline Bergman z Żar. W wiadomościach to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na przegląd prasy, czyli o czym przeczytamy w jutrzejszym, piątkowym wydaniu Gazety Regionalnej. Następnie program Tajemnice naszych ogrodów. Dziś rodzinne ogrody działkowe, relaks przy ulicy Śląskiej w Żarach. Polecam. Ja dziękuję już Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia. Witam serdecznie, Marcin Ruszkiewicz, dziennikarz regionalny. Jutro w kioskach nowy numer największego tygodnika w regionie. W regionalnej jak zawsze mnóstwo interesujących oraz bulwersujących tematów. Przegląd zaczynamy od relacji z wizyty Beaty Szydło, kandydatki PiS na premiera w Żarach. Więcej w jutrzejszym wydaniu regionalnej. Rowerzysta zginął na miejscu. To miała być popołudniowa wycieczka rowerowa. Skończyło się tragicznie. W pana Władysława wjechał Ford Mondeo. Zginął na miejscu. 16-letnia Daria w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Nowy dach przecieka. Ledwie wybudowali, a już remontują. Oddany do użytku w ubiegłym roku budynek szkoły podstawowej nr 2 w Żarach ma na nowo ocieplany dach. Szkoła przy ulicy Gabrieli Zapolskiej była otwierana z wielką pompą we wrześniu ubiegłego roku. Dzisiaj przechodzi poważny remont. McDonald's na Moniuszki. Restauracja miałaby stanąć przy stacji Lotos na ulicy Moniuszki w Żarach. To już pewne. Żarski Urząd Miasta wydał decyzję o warunkach zabudowy. Wypadli z balkonu w Objęciach. Para nastolatków wypadła z balkonu kamienicy przy ulicy Łużyckiej w Żaganiu. Do wypadku doszło około godziny drugiej w nocy z niedzieli na poniedziałek. Mieli dużo szczęścia, bo spadli z 5 metrów. Pekom zwarty i gotowy. Prezes żarskiego Pekomu jest dumny ze swoich pracowników, a zwłaszcza z ich abstynencji. Cała ekipa stawiła się trzeźwa na wezwanie w godzinę po wichurze, by zabrać się za sprzątanie miasta. Śpioszki od starosty, koszulka od burmistrza. Nic tylko rodzić. Starosta żagański Henryk Janowicz szarpnął się na becikowe. Każdej kobiecie, która urodzi dziecko w żagańskim szpitalu, sprezentuje komplet ubranek za około 35 zł. To tylko wybrane tematy, oczywiście więcej w regionalnej. Mnóstwo bezpłatnych ogłoszeń, zapowiedzi imprez, program telewizyjny, konkurs, a do wygrania rowery dla całej rodziny. Sporo również aktualnych informacji sportowych. Sięgnij po regionalną. Naprawdę warto.